8 radnych powiatu wałbrzyskiego złożyło wniosek o odwołanie Krzysztofa Kwiatkowskiego z funkcji starosty wałbrzyskiego. Powód? Brak współpracy z burmistrzami i wójtami powiatu, mowa pogardy i nienawiści, wysokie wydatki na administrację, 9,6 miliona złotych i brak odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. W uzasadnieniu wniosku jest brak współpracy z częścią włodarzy z powiatu wałbrzyskiego. Nie ma współpracy pomiędzy zarządem a naszym klubem, nie ma współpracy pomiędzy zarządem a częścią włodarzy gmin powiatu wałbrzyskiego. Mówimy tutaj o niesłuchaniu naszych wniosków, o nieakceptowaniu naszych wniosków. Nie godzimy się również na to, na co zwracają uwagę włodarze czterech gmin powiatu wałbrzyskiego, czyli na stosowanie w przestrzeni publicznej mowy nienawiści. Również pogardy. Te słowa właśnie kieruje starosta powiatu wałbrzyskiego, pan Krzysztof Kwiatkowski. Drugi powód, o którym mówią radni, to największe w historii powiatu wałbrzyskiego wydatki administracji. To jest rekordowa kwota ponad 9 milionów 600 tysięcy złotych, gdzie 4 lata temu wydatki na administrację były rzędu 6,5 miliona złotych. Przypomnijmy, w styczniu do zarządu powiatu wałbrzyskiego wpłynęło pismo, pod którym podpisali się Mirosław Lech, wójt Starych Bogaczowic, Roman Głód, burmistrz Głuszycy, Romuald Wysocki, zastępca burmistrza Jedline Zdroju oraz Marek Fedoruk, burmistrz Szawna Zdroju. Samorządowcy skarżyli się, że zarząd powiatu uchwalił budżet bez poznania ich opinii na temat najważniejszych inwestycji. Domagali się m.in. publicznej komunikacji autobusowej, a w szczególności możliwości utworzenia nowych połączeń do wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, budowy schroniska dla zwierząt, poprawy bezpieczeństwa drogowego przez budowę odpowiedniej infrastruktury, poprawy bezpieczeństwa publicznego przez współfinansowanie rozbudowy systemów monitoringu, inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, w szczególności walki ze smogiem oraz współfinansowania inwestycji we wszystkich gminach powiatu wałbrzyskiego. Jak mówił wtedy wójt Mirosław Lech, cieszyłbym się, gdyby starosta, zarząd spotkał się z nami przed uchwaleniem budżetu i porozmawiał o naszych potrzebach. Włodarze już wtedy zarzucali staroście Krzysztofowi Kwiatkowskiemu szerzenie mowy pogardy i mowy nienawiści. Więcej informacji znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.